Sergio, Sergio, ta, 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 ta. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Viva la Libertad Carajo. To już 32 odcinek, w którym prezentujemy osiągnięcia prezydenta Javiera Milei do dnia 22 czerwca roku 2024. Dlaczego warto obserwować Javiera Milei? Bo według mnie zapamiętany już zostanie jako pierwszy prezydent libertarianin. Historia go tak zapamięta. Materiał, jak zwykle, przygotowali dla Państwa korespondent Pafere z Miasta Pomyślnych Wiatrów, Paulo Carlos da Silva oraz Jan Kubań. Inflacja spada. Maj był kolejnym miesiącem radykalnego spadku inflacji. W grudniu było to 25,5%, a potem każdy kolejny miesiąc to wyraźny spadek. Inflacja za maj to już tylko 4,2%, co widać na prezentowanym wykresie. Nadwyżka budżetowa. W maju, piąty miesiąc z rzędu, Argentyna osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 2,5 miliarda dolarów. Na wykresie widzimy, jak Milei rozprawił się z deficytem budżetowym. Okazuje się, że deficyt budżetowy to nie jest jakaś klęska naturalna, lecz klęska ludzkiego działania. Wszystko zależy od ludzi, od ich decyzji. Gdy ludzie podejmują decyzję, że nie ma być inflacji i deficytu, to nie będzie tego dosłownie z dnia na dzień. No ale do tego trzeba jednak takich polityków jak Milei, a nie zdrajców, głupków, niedojdów lub innych, takich jakich mieliśmy w Polsce i praktycznie na całym świecie przez ostatnie dwie dekady. Robią, okradają własne społeczeństwa, wmawiają im różne cuda na kiju, no i po prostu prowadzą właśnie do wojen. Milei znowu w Hiszpanii. W piątek Milei ponownie przybył do Madrytu. Ta wizyta również nie przewidywała spotkania z władzami państwa i miała charakter prywatny. Doszło jednak do spotkania z liderką opozycji Isabel Díaz Ayuso z Konserwatywnej Partii Ludowej. Pani Ayuso została oskarżona o nielojalność wobec swojego kraju za spotkanie z Milei, który kontynuuje swój ostry spór socjalistycznym premierem Hiszpanii i wspiera hiszpańską opozycję. No właśnie, jakich to metod można się chwytać? Spotkała się kobieta z facetem, który uzdrawia swój własny kraj. Chce, żeby ludzie, którzy wkładają coś do tego kraju, mieli z tego tytułu pieniądze, żeby nie bogatymi nie byli pasożyci, tylko ludzie, którzy coś sensownego produkują, to co chcą kupić inni, no i oskarża się taką kobietę o zdradę własnego kraju. Co więcej, przestraszył się również król Hiszpanii Filip VI. W związku z tą sytuacją król nie wyraził zgody na spotkanie z prezydentem Milei, pomimo obchodzonej właśnie 10. rocznicy objęcia przez niego tronu Hiszpanii. Należy dodać, że do spotkania prezydenta Milei i króla Filipa VI doszło już pół roku temu w Buenos Aires na inauguracji prezydentury Milei. Swoją drogą to taka rola króla, nawet w lewackiej Hiszpanii, może być wykorzystana właśnie po to, żeby uświadamiać społeczeństwo, mówić jakie są mechanizmy, jak rządy oszukują ludzi, właśnie, bo to według mnie taka powinna być rola króla w dzisiejszych czasach. Dokładnie tak jak Jan Adam II w Liechtensteinie. To, co on robi. Wydaje książkę, pokazuje, jak powinny być państwa rządzone w trzecim tysiącleciu. No i po prostu nie ma innego wyboru. Schodzimy z rządzeniem na dół, stosujemy zasadę subsydiarności, tworzymy konfederację oddzielnych gmin. Taka powinna być rola. A ten tutaj się bierze i boi. Ogon pod siebie i fru. Obecna wizyta Javiera Milei w Madrycie ma związek z przyznaniem mu przez wolnorynkowy think tank Instytutu Juana de Mariana za wzorową obronę idei wolności. No i teraz zastanówmy się, kogo byśmy nominowali z Polski do takiej nagrody. Czy w ogóle jest ktoś taki? W trakcie uroczystości wręczania nagrody dyrektor Instytutu Manuel Lamas podkreślił, że Javier Milei już przeszedł do historii jako pierwszy libertariański prezydent. Nie tylko skutecznie przekonał do idei libertariańskiej 2/3 Argentyńczyków,
państwa totalnie zrujnowanego przez socjalizm, ale także ma ogromny wkład w szerzenie idei wolnościowej na arenie międzynarodowej, co nie ulega według mnie żadnej wątpliwości. W ramach tego wydarzenia odbywa się również Austriacki Kongres Ekonomiczny. Milei w Hamburgu. Nagroda i protesty. W sobotę w Hamburgu odbyła się uroczystość wręczenia Javierowi Milei Nagrody Fundacji Friedricha Hayeka. Z tej okazji niemieckie organizacje lewackie zorganizowały protesty w obronie uciśnionej klasy robotniczej Argentyny. Proszę Państwa, w kapitalizmie, jeżeli mamy klasę robotniczą, to tej klasie robotniczej żyje się naprawdę dobrze. O tym mogą świadczyć również pamiętniki Georgia Żukowa. To był marszałek Związku Radzieckiego, który, nie wiadomo jak to się stało, przemycił w tych swoich pamiętnikach, a one podobno w ogóle to nie on je pisał, tylko jacyś tam ludzie, którzy pisali to za niego, ludzie propagandyści, którzy mieli właśnie te pamiętniki zrobić tak, żeby zwykły sowiecki człowiek dalej był przekonany do idei socjalizmu. Natomiast właśnie Żukow tam napisał, że jego tam jacyś kuzyni byli, szyli jakieś, po prostu robili jakieś futra i całkiem nieźle się mieli. Także, mówię, w kapitalizmie, gdzie ludzie zarabiają, bo produkują i produkują na wymianę i nie ma przymusu kupna, naprawdę ludziom pracy żyje się dobrze. A tu proszę bardzo, lewacy bronią uciśnionej klasy robotniczej Argentyny. Tak naprawdę, proszę Państwa, oni bronią pasożytów, bo sami są właśnie tymi pasożytami i używają różnego rodzaju sformułowań po prostu, żeby przypudrować to swoje pasożytnictwo. Czy ci lewacy naprawdę nie rozumieją, że takimi akcjami robią nam najlepszą reklamę dla libertariańskiej idei wolnościowej? Spotkanie prezydenta Javiera Milei i kanclerza Olafa Scholza. W niedzielę doszło do spotkania prezydenta Milei z kanclerzem Niemiec, Olafem Scholzem. Spotkanie było bardzo krótkie, bez asysty kampanii honorowej oraz bez konferencji prasowej. Miało charakter roboczy, jak się można domyślać, było związane z zachęceniem inwestorów z Niemiec do zainteresowania się gospodarką Argentyny, w szczególności w związku z planowanymi prywatyzacjami. Ponadto Milei domaga się szybkiego zawarcia porozumienia o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską i organizacją Mercosur. I tutaj taka dygresja. Proszę spojrzeć na właśnie tą grafikę. Porównuje ona budynek Mercosur w Montevideo i kompleks biurowców Unii Europejskiej w Brukseli. Siedziba Mercosur w porównaniu do gmachów Unii Europejskiej to jak budka parkingowego pod molochem Unii Europejskiej. Ta sprawa wymaga odrębnego zbadania i niedługo przedstawimy porównanie nie tylko wielkości budynków, ale także ilości zatrudnionych pasożytów oraz koszty ich działania. Unia Europejska to wynaturzone, biurokratyczne szaleństwo, które należy jak najszybciej przerwać. Hiszpański z Milei. Filosoficamente soy un capitalista anarchista. Z punktu widzenia filozoficznego jestem anarchokapitalistą. El Estado es el enemigo. Es una organización criminal. Państwo jest wrogiem, jest organizacją kryminalną. I tutaj proszę powtórzyć to trzykrotnie za prezydentem Javierem Milei. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista. El Estado es el enemigo, es una organización criminal. Twarde to słowa.
Nawet wielu libertarian mogłoby się nie zgodzić z tymi stwierdzeniami. Pamiętajmy jednak, że mówimy o Argentynie, w której rządziły liczne junty wojskowe, mające na sumieniu śmierć dziesiątek tysięcy ludzi. Rządy Argentyny prowadziły wiele wojen. Władza myślała tylko o sobie, a naród cierpiał w nędzy pod rządami, nomen omen, uśmiechniętych tyranów. Skąd my znamy te uśmiechy rządzących? I z tej perspektywy słowa Milei są jak najbardziej uzasadnione. Bonus krajoznawczy. Park Narodowy Monteleone. Park Narodowy Monteleone położony jest w południowej Patagonii na wybrzeżu Atlantyku. Nazwa oznacza Góra Lwa. Na terenie parku zachowała się oryginalna roślinność z Patagonii. Rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona różnego rodzaju strukturami skalnymi w postaci łupków, słupów, klifów i kanionów. Jest to też miejsce bogate w wykopaliska licznych skamieniałości. No i przede wszystkim zapierające wdech w piersi krajobrazy, z którymi będą się mogli Państwo zapoznać za chwilkę, bo zakończymy to nasze wydanie takim mini filmikiem prezentującym grafiki właśnie z tego parku narodowego. Na terenie parku żyją takie zwierzęta jak pumy, guanako, lwy morskie, pingwiny, w tym pingwin magellański, waleń południowy. Park Monteleone to jedyne miejsce na świecie, gdzie pumy żywią się pingwinami. Jeżeli Lew Milei zdoła osiągnąć cel swoich reform, to jego pomnik powinien stanąć w tym parku, właśnie na Górze Lwa, Monte Leon. I teraz zapraszam na pokaz slajdów. I na koniec wszystkim oglądającym życzę zwycięstwa wolności słowami Milei Viva la Libertad, carajo! Oraz by, jak sugerują niektórzy komentujący, nawet 95% naszych urzędników poszła sobie afuera. I może też przywołam to hasło z ruchu Jeden Polska. Wszyscy obecni politycy, wszyscy won. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam na kolejne pogadanki. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo!
Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! Thank you.